Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Szogotach. To amorficzne, zmiennokształtne istoty stworzone przez Howarda Phillipsa Lovecrafta. Zostali genetycznie zmodyfikowani przez starsze istoty jako rasa narzędzi służących, ale w końcu powstali przeciwko swoim panom i doprowadzili do ich wyginięcia. Można ich nadal odnaleźć w odizolowanych miejscach na Ziemi. Stworzenia te to czujące plamy, samokształtującego się galaretowatego ciała, coś w rodzaju gigantycznej ameby. Mają jakieś 15 stóp średnicy, jeśli uformowały się w kule, ale istnieją większe i mniejsze wersje. Są w stanie ukształtować się w dowolne organizmy, które w danej chwili uznają za konieczne. Jednak w swoim zwykłym stanie wyglądają jak zbita masa, z dziesiątkami ust i oczu. Najwyraźniej wydzielają okropny, przytłaczający smród, który jest wystarczająco silny, aby całkowicie zamaskować każdy zapach, znajdujący się w ich pobliżu. Ciekawym zachowaniem Szogotów były ich powtarzające się okrzyki Tekeleli, Tekeleli. Demonstrując swoją bezmyślną mimikrę, to zdanie skopiowali od gigantycznych ślepych pingwinów uwięzionych z nimi w mieście starszych istot. Arthur Gordon Pym również napotkał tę frazę jako okrzyki ze stad dużych białych ptaków podczas swoich podróży po Oceanie Południowym. Pierwotnie byli hodowani jako niewolnicza rasa przez starsze istoty, które używały ich do budowy podwodnych konstrukcji. Ich zdolność do kształtowania ciała w razie potrzeby czyniła z nich idealne żywe maszyny budowlane. Zostali stworzeni, by być bezmyślnymi, lecz przez eony mutowali i powoli rozwijali świadomość, a nawet okresowo stawali się buntowniczy. W końcu obalili starsze istoty i zabili je, a także zbudowali własne miasta, zwane Górami Szaleństwa. Ich architektura naśladowała przy tym pięcioramienną symetrię starszych istot. Przedstawiciele tej rasy, napotkani na biegunie południowym, potrafili poruszać się z niesamowitą prędkością. Opisano je jako istne organiczne superszybkie pociągi, zbliżające się do kogoś stojącego na torach kolejowych. Dzięki swoim umiejętnościom mogą zabić swoich wrogów, otaczając ich i wytwarzając wystarczającą siłę ssania, aby przecinać ofiary. Właśnie tak walczyli z prastarymi istotami podczas swojego buntu. Przetrwali również w najgłębszych częściach oceanów. Rasa humanoidalnych, ziemnowodnych istot, znana jako istoty z głębin, sprzymierzyła się z Szogotami i korzystała z ich umiejętności. Ta odmiana tych stworzeń określana była mianem morskich Szogotów. Co najmniej jeden Szogot pozostał w Górach Szaleństwa podczas ery hyboryjskiej. Ludzie o skórze albinosów, którzy zamieszkiwali niższe miasto przedwiecznych, w górach w krainie Leng, używali okrzyku Szogota jako słowa oznaczającego śmierć. Ten Szogot został pozornie zniszczony przez Conana. W ramach ciekawostki pojawili się również uniwersum Marvela, gdzie ich historia potoczyła się podobnie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!